Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 26. już odcinku z serii LEGO Star Wars The Complete Saga. Wow, to jest już 26. odcinek, słuchajcie, można spytać bałwana. Ale ekscytujące, nie? Dobra, słuchajcie, oj, możemy to wyzwalić. Dobra, super, lecimy z drugim poziomem z Imperium. Kontratakuje, czyli nie bij mnie. Czyli Escape from Echo Base, dobrze mówiłem, czyli ucieczka z bazy Echo. Echo. Echo to Echo. Sorry. Pomijamy tam. Nie będziemy tego czytać. Dobijają nas troszeczkę wczoraj. Wczoraj, no w poprzednim odcinku. No nie wiem, kiedy wam to wstawiam. Ogólnie wygraliśmy. Ale teraz jednak przegrywam. Dobra, mamy Hana Solo i księżniczkę Leję. Ja mam nadzieję, że w tym odcinku już się uda uzbierać te 80 tysięcy, które nam jest potrzebne na score razy 2. Budujemy bombę, słuchajcie, bo to jest bomba i proponuję się od niej odsunąć. Trochę za późno o tym wspomniałem. Dobra, idziemy. Idziemy dalej i po prostu uciekamy. Aha, i czekajcie, żebym jeszcze zobaczył jedną rzecz szybciutko, nie? Damy sobie ten volume 3, bo gra była strasznie głośna ostatnio, albo przynajmniej ja jestem głupi, mi się tak wydawało, ale tak sobie damy z tą głośnością, żebym miał pewność, że mnie na pewno dobrze słyszycie. Tak się cieplutko zrobiło. No i proszę, i tu już mamy 5000, to mi się podoba. Stoły można rozwalić. Nie ma tu gdzieś jakichś poukrywanych monet za, nie wiem, 10 tysięcy, coś takiego. W tych nowszych wersjach gier LEGO już są takie rzeczy podawane, tylko właśnie ukryte monetki za 10 tysięcy, ale powiem wam, tutaj z monetą za 10 tysięcy przez wszystkie 26 odcinków, włącznie z tym, jak do tej pory miałem styczność raz, naprawdę dopiero raz zebrałem tutaj 10 tysięcy. Gdzieś taką monetę, co daje 10 tysięcy, taką wiele to było. I to jest po prostu niesamowite. Ciężko tutaj o hajs w tej grze. Tu można było iść, nie? Można było, najpierw zbieramy hajs i idziemy dalej. I co tutaj mamy? A tu nawet trzeba było iść, to powiem. Tu można wejść. Jej! Jest double score zone. Poczekajcie, a tam u góry? Tam też jest taki double score zone. Aha, bo to będzie na początku. Dawaj. Bo mam pomysł. A, to pójdzie. Tu też jest double score zone. I teraz trzeba to odkręcić, żeby zmienić zwrotnicę, i to sobie tutaj do nas przyjedzie teraz. Patrzcie, jak będzie fajnie jechać. Jedzie i przyjedzie do nas, i uwaga, i tam, no ale nie musieliście tego robić, myślałem, że po prostu wyjedzie. Ty, ja zniknąłem. A to sobie po prostu pojechało. I rozwaliło nam kamień. C-3PO, co ty tam robisz? Dlaczego ja stoję tutaj? Zbudujmy to najpierw. O. Bo i tak musimy zrobić najpierw tak. Najpierw to jest sami. Ło! Ja chyba kogoś zabiłem. Pięknie. Oddawać mój hajs. Dobra, idziemy do C-3PO teraz. A u C-3PO guziczki dla czterech postaci nas jest niestety tylko troje, dlatego tego się niestety nam nie uda zrobić, ale możemy za to zabrać C-3PO w dalszą podróż razem z nami. To jest najciekawsze, że C-3PO
to jest postać, która wystąpiła w dosłownie każdej części Gwiezdnych Wojen, czyli przeżył każdą z tych przygód, a pierwszych trzech części nie pamięta, bo wymazano mu pamięć. To jest po prostu okropne w stronę tych złych człowieków. Jak można było zepsuć to wszystko? Chociaż to może dobrze, że nie wie, kim jest Lord Vader, ale... Nie wie, że Lord Vader jest jego stwórcą. Znaczy, to jest i dobrze, i źle z drugiej strony. No, dobra. Nie będziemy się tutaj rozwarstwiać nad tym. Za dużo nad tym myślę. Po prostu grajmy. Czekajcie, to się wsunęło. O, hajs wypadł z tego. Dobra, to akurat jest super wiadomo, że hajs wypadł. No nie gadajcie, że ja nawet w tym odcinku nie dam rady zebrać tych 80 tysięcy, które bym chciał zebrać, żeby móc sobie w końcu kupić ten skor razy dwa. A przydałoby się. Dobra, to tutaj wchodzi. Ja dostaję hajs. To mi się podoba. Zobaczcie, już mam 30 tysięcy, tylko to potrzebuję około 80. A to znaczy, że jeszcze 50 przydałoby się zebrać. Pytanie, czy poziom nam na to pozwoli, żeby zebrać jeszcze 50 tysięcy, czy nie, to nie. To się jeszcze okaże. No jak na razie widzę, że fajne sumy wchodzą, dobra. Cyk, cyk, cyk. Biorąc co do pieniążka, teraz to znajdziemy. O, przeciwnik. A to dobrze, bo mamy taki dodatek, że z przeciwników nam kasa wypada. Teraz trzeba jakoś C3PO było tutaj przetransportować. A czymś takim, dobra. Już pamiętam, o co chodzi. To jest taka wyskocznia jeżdżąca na z przodu na nartach, a z tyłu na kole, żeby C3PO po prostu C3PO musi na to wskoczyć z tego ogólnie, a my musimy go przewieźć od tutaj i go wystrzelić. I to mi się podoba. Teraz klikamy cyk 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 cyk, cyk i przechodzimy dalej, słuchajcie. Taka fajna kwestia, popatrzcie jak można fajnie robić, a ja jednak nie. To trzeba było być Jedi'em. O nie! O Boże, nie przeżyję tego. Boże, co ja zrobiłem? Straciłem... Jezus Maria. Straciłem tak dużo pieniędzy. Bo Jedi'em się dało tak fajnie tutaj wskoczyć i wybić z powrotem do góry z tego już spadającego elementu. Chyba, że to się dało zrobić w LEGO Star Wars 2, a nie w samej kompensacji. Ale straciłem... Trochę straciłem. Nie da się tego zdobyć, nie? Pewnie, że się nie. Ale tu są fajne rzeczy do zdobycia. Więc na razie mnie nie obchodzą guziki, na razie mnie obchodzi kasa. Bo już będziemy mieli 40 tysięcy, to jest sporo. 40 tysięcy, a potrzebujemy 80. Zobaczymy. Patrzcie, to zaliczę. Cyk, cyk, o. I teraz już trzeba robić guziki. Ale dostaliśmy od razu True Jedi, to mi się podoba. Teraz pytanie, czy dałbym radę zaliczyć wszystkie guziki na jeden skok? Ja myślę, że to jest wykonalne. To trzeba zrobić tak, tak. No dobra, jeszcze jeden raz zrobię i tyle, i to działa. No bo musimy te guziki kliknąć, żeby tam nam się drzwi otworzyła, to za tymi drzwiami zobaczycie już za chwilę. Przerwa na reklamy. No i otwieramy. Dobra. I co nas tutaj czeka? Aha, jeszcze nie tutaj. Dobra, nieważne. Ale już możecie słyszeć. Coś tu było. O proszę, jak sprytnie schowany pieniążek. Patrzcie, tu trzeba popchać. No w ogóle to mogłem po prostu zrobić tak. I teraz tak. Ale ja bym chciał tego
klocuszka czerwonego, którego tutaj wskazuję. Strzałkę. Aha, do góry się nie da iść, bo do góry zrobić to trzeba mieć najpierw sita w swoim teamie. No to niestety. No i proszę, kogo my tu mamy? Czubaka we własnej włochatej osobie. Wszystko tutaj rozważę. Oj, poczekajcie, bo chyba ten pan chce się z nami bić. Mamy 50 tysięcy, ale 80 się chyba nie uzbiera, bo musiałbym uzbierać jeszcze 30, a to jest mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że to jest ostatnia lokacja. A czerwony klocek już pamiętam, jak zdobyć, ale niestety nie da się tego zrobić w trybie fabularnym. Tak więc, no niestety nam się to dzisiaj nie uda. Mało tych czerwonych klocków naprawdę można zdobyć w trybie fabularnym. Naprawdę, kurczę, mało. Z drugiej natomiast strony możemy zrobić tak. No i to ciekawe, gdzie są te wszystkie minikity, nie? Bo ja ich tutaj nie widzę. Ja na przykład w ogóle zebrałem jednego jakiegoś zebrałem. Nie pamiętam gdzie, ale dobra. Niech będzie. Jeszcze jedno, bo potrzebujemy tautanty. Czyli te takie kangury schod. I potrzebujemy ich do tego, żeby wspiąć się na cokolwiek wydaniu, bo to są kangury, które mogą cię wybijać jak słonie. No. Znaczy nie słonie, tylko konie, ale no. Są takie kangury schod. Takie pół kangury, pół żyrafy, pół łosie, konie. W ogóle wszystko naraz, nie? Psy też. To są po prostu tamtami, tak? No wyraziłem się ja. Jeżeli oni się tu będą respić w nieskończoność, no to jakby można się na nich dorobić teraz tylko. 80 tysięcy, bo wystarczy, że ich tu jeszcze trochę pospada, bo nam brakuje już tylko 23 tysięcy, to nie jest dużo. Ale jeszcze zanim... O, no patrz, no respią się w nieskończoność. To się super składa. No, chciałem zarabiać, a nie tracić. Te złote trzeba zbierać, bo... Dobra. I tysiaczek zebrany. I teraz, żeby z tego wypadku, ani 1000 sobie było fajnie. O, dziękuję. A mamy też przeciwników nowych, którzy dają hajs, no i też go odbierają, no ale teraz musimy jak najszybciej go odzyskać, udało się na szczęście. Tak i tak i... No nie, no zostaw w spokoju moje pieniądze, ten patito. To super, i tego jednego nie mogę odzyskać, tego też nie zdążę. Super, ten pedzidy. Wypierdzielać ode mnie, ja z to uciekam w ogóle, buduję to i... Adios. Wylatujemy stąd. Uciekajmy. A Luke też ucieka, skoro widzi, że my już uciekliśmy, no to on też ucieka. Level complete, free play unlocked, Han Solo Hoth, Princess Leia Hoth, fantastycznie, True Jedi był, był, tutaj, stać nas, stać nas, stać nas, stać nas, Level complete, słuchajcie, lecimy na Mos Eisley Cantina i kupujemy mnożnik razy dwa. Chociaż z drugiej strony to ja wydam na to strasznie dużo pieniędzy. Czy to się opłaca?
No za milion to ja bym sobie chciał po całej serii kupić takie fajne rzeczy. Wiesz, opłaca się, bo z drugiej strony w poziomie jakiś taki super, w którym byśmy zarobili 100 tysięcy, zarobimy 200, nie? No to jednak się opłaca, więc kupujemy ten mnożnik raz, dwa. Mam 5 tysięcy na koncie. Jezu, powiedzcie, że to było opłacalne. Bo jak nie, to będzie ze mną niedobrze, tak więc mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcineczku z tej fantastycznej gierki. Do zobaczenia, na razie, papa, adios. Po prostu do widzenia, no, na razie.